Trwa 24. Ogólnopolski Festiwal Comedy Italia. W tym roku ze względów absolutnie zrozumiałych dla wszystkich, w wersji takiej okrojonej, można by rzec ascetycznej. Tu myślę o kontakcie z publicznością, ale jednak jeżeli chodzi o zawartość programową, to mają Państwo do wyboru kilka spektakli i to jest właściwie taki przekrój przez rozmaite stylistyki i estetyki, a także formy teatralne. Mamy klasykę polską, Śluby panieńskie Aleksandra Fredry, jest Księżniczka na opak wywrócona Calderona w imitacji Jarosława Marka Rymkiewicza, czyli rzecz, która nawiązuje do takich źródeł teatru, do komedii dell'arte, do teatru jarmarcznego. Są także teksty bardzo współczesne i właściwie opowiadające o tym, czym żyjemy dziś, a nie czym już żyli ludzie w XVII wieku. Tym, czym oni żyli w XVII wieku, my również możemy żyć dziś, ale ta dzisiejsza rzeczywistość jest czymś zupełnie świeżym i też inspirującym dla twórców teatru. Jednym z takich spektakli jest spektakl Heroiny. To tekst i reżyseria Agaty Biziuk, a kolejnym ten, o którym dzisiaj będzie mowa w studiu festiwalowym, czyli Brzydal, autora niemieckiego Mariusza von Mayenburga. W studiu współtwórcy sukcesu tego spektaklu Tomasz Piasecki. Dzień dobry. Dzień dobry. I Aleksander Fiałek. Dzień dobry. A w spektaklu występują także Ewa Sąsiadek i Ireneusz Pastuszak. Mówię współtwórcy sukcesu spektaklu, bo chyba o sukcesie można mówić, jeżeli spektakl nie schodzi z afisza od 2012 roku. Wtedy była premiera. Tak, zgadza się. Było to już ładnych parę lat temu. Ja muszę przyznać się, że dla mnie to jest zaskoczenie, dlatego że kiedy zabieraliśmy się do tekstu, to pojawiało się ogrom wątpliwości. To tłumaczenie, które dostaliśmy w egzemplarzu, było, delikatnie mówiąc, za dosłowne. Za dosłowne, tak. Trochę momentami przypominało tłumaczenie Google Translatora i mieliśmy sporo pracy w poprawianiu tego. I też przez ten pewien jakiś mozoł tej pracy, tego rozczytywania, chyba zapomnieliśmy, mam wrażenie, o tym, że ten tekst jest w ogóle zabawny. I teraz wciąż mnie zadziwia to, że gramy go dalej, bo tak jak mówię na początku, nie miałem najlepszego zdania na temat tego tekstu. Ale na tym polega siła i magia teatru, że my pracujemy mozolnie, z trudem, w pocie czoła, a okazuje się, że przychodzą widzowie i nagle śmieją się, bawią się i tak jak powiedział Olek, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. Ale czasem tak jest z komedią, że lepiej, żeby aktorzy się męczyli przy pracy, a widzowie bawili po premierze, niż żeby aktorzy się bawili przy pracy, a widzowie po premierze wychodzili z teatru markotni. Skoro wspomniałam o twórcach spektaklu, czyli aktorach, których Państwo mogą podziwiać na scenie, to warto powiedzieć o reżyserze. Łukasz Fijał rzecz wyreżyserował, a ta warstwa tekstowa, o której wspomniałeś, Olku, no to też jest taka przestrzeń, gdzie faktycznie czasami jest bardzo śmiesznie, ale czasami jest bardzo strasznie. No, ze względu na tematykę. No, ta tematyka jest podjęta, trudna i trochę straszna. Tego, dokąd zmierza ludzkość. Może to za dużo słowa na ten tekst, ale trochę tak, no bo ludzie do czegoś dążą i o tym jest trochę ten tekst. I z tego, co ja się orientuję, to ludzkość nie ma, nie dookreśliła sobie, do czego zmierza, więc być może tam jest przepaść. Więc to, że to jest straszne, no to na miejscu jak najbardziej. Ale tekst jest
wydaje mi się pozornie o tym, jak dążymy do ideału związanego z urodą, z wyglądem zewnętrznym. Ktoś jest za gruby, ktoś jest za niski, za chudy, za wysoki, ma krzywy nos, etc. I to jest jakby punkt wyjścia, to dążenie do ideału, ideału, jaki został określony i nakreślony przez współczesny świat. Tak, ale z drugiej strony mamy coś takiego, jak my jako ludzie jesteśmy podatni na sugestie. Bo zaczyna się od tego, że wmówiono przystojnemu facetowi, że jest brzydalem i że potrzebna jest ingerencja chirurgiczna, żeby to zmienić. I kiedy dochodzi do zmiany, to tak naprawdę my jako widzowie, teraz gdybym był widzem, to nie widzimy tego, że coś zmieniło się po operacji. Natomiast w psychice stało się dużo. Nasz bohater poczuł się pewnym siebie, zupełnie innym człowiekiem. Mimo, że tak fizycznie naprawdę nie bardzo się zmienił. I teraz dążenie do wytworzenia kanonu piękna może się okazać również dążeniem fałszywym, jeżeli się okaże, że nagle wszyscy jesteśmy do siebie podobni, więc to, co nas różniło, to, czego bohater się dowiaduje, że chce wrócić do tego, jakim był przed operacją, bo chce być inny niż setki ludzi, których widzi teraz dookoła. Czyli to jest uświadomienie sobie, że piękno ma bardzo różne, może mieć bardzo różne oblicza i że to, co z pozoru wydaje się brzydkie, tak naprawdę może być piękne, bo jest indywidualne. Bo jest wyjątkowe, czasami nawet w swojej niedoskonałości, albo bardzo często w swojej niedoskonałości. Ale to, o czym ty mówisz, Tomaszu, i o czym mówił Olek, że to jest tak właściwie też o tym, no właśnie, to piękno i te kanony piękna, czy sprzedawane nam przez media społecznościowe, przez reklamy i tak dalej, wizerunki, co to znaczy kobieta doskonała i co to znaczy mężczyzna super przystojny, to jest jakby punkt wyjścia, ale można też potraktować ten spektakl jako opowieść, jako taki wielki znak zapytania dotyczący tego, że wszyscy właściwie dążymy do jakichś narzuconych nam, nie wiem, wzorców postępowania. Dziecko ma chodzić na, nie wiem, ileś lekcji różnych języków, na basen, na karate. Mamy jeździć takimi, a nie innymi samochodami. Powinniśmy w pewnym wieku mieć dom. Być może można ten spektakl też trochę szerzej potraktować. Tylko myślę, że to nie są ci narzucający, to nie są oni, tylko my raczej sobie to robimy. Ale czasami też presja jest taka, no oczywiście, zewnętrzna. Presja jest, tylko ostatecznie decydujemy lub godzimy się lub nie my na to, czy dążymy do tych wzorców, czy nie. Tak jak bohater, który uwierzył w to, że taki będzie idealny i poddał się operacji plastycznej. Powiedzmy o realizacji tego spektaklu, o samym jak to jest przeprowadzane, bo przeprowadzane jest niezwykle oszczędnie, jeżeli chodzi o scenografię. Opieka scenograficzna tego spektaklu to domena pani Eweliny Pietrowiak. Więc widzą państwo fragment tej scenerii. Niewiele więcej jest. Z Brzydala, tak. No, znaczy jest jeszcze klinika chirurgii plastycznej, która zawiera się... To ta klinika, tak. Wydawało mi się, że w tym spektaklu nie jest podświetlona, ale być może. Nie, bo mieliśmy jeszcze taką biały ekran i część rzeczy, całość działa się na tle tego białego tła, ale to, co się działo za tym białym tłem, było niewidoczne, a tam mieliśmy grającego na żywo kontrabasistę. Z tego czasu, tak. Bo potem ze względów oszczędnościowych muzyka była już odtwarzana. W każdym razie rozgrywają to państwo, właściwie dzieje się rzecz w różnych miejscach, bo w jakiejś firmie. Dzieje się w firmie, to jest ten fotel, to jest znak tej firmy. Dzieje się w gabinecie chirurga i dzieje się w domu bohatera,
czyli... Na tych krzesłach, na których ale siedzimy. Ale też na przyjęciu, na bankiecie tam jest jedna scena. Na bankiecie też. Na dachu. Tak, gdzieś trochę na widowni, która jest wtedy widownią kongresu. To jest też taki właśnie spektakl, taka realizacja, która fantastycznie pokazuje clue teatru, prawda? Tak, tak. Troszeczkę pokazuje też, nie boję się pokazać pewnych szwów nawet, dlatego że na scenie są 4 osoby, ale tak naprawdę jest 7 postaci, bo każdy z wyjątkiem Lettego gra po 2 postaci, każdy z nas. Czyli, no dobrze obliczyłem, 7. Brawo. Ale to było bardzo fajne, fajne wyzwanie, żeby zagrać 2 postaci tak prawie że naraz, bo my te postaci zmieniamy na scenie. W czasie sceny, jedna scena się, zresztą w scenariuszu tak jest zapisane, że nie są zapisane końce scen. Te końce musieliśmy sami sobie ustalić, wymyśleć, w którym miejscu będzie kończyła się jedna scena, zaczynała druga i gdzie będzie następowała przemiana postaci. One staraliśmy się robić to dosyć sprawnie, ale to nie jest, to musi jednak chwilę trwać, więc musieliśmy wkomponować między scenami, wkomponować jeszcze drobne przebiórki i przepoczwarzanie się w inne postaci. A z waszego punktu widzenia takiego warsztatowego, to jest bardziej wyzwanie i trud, czy raczej frajda, że właśnie w taki sposób na scenie, na oczach widzów niemal można zmienić skórę? To jest czasem frajda, jak się wszystko udaje i jest dobrze i widzowie trzymają konwencje i my trzymamy konwencje, to wtedy jest frajda. No, gorzej jak się nie udaje. No, I to jest właśnie taka różnica między spektaklem na żywo, a tym oglądanym online'em, że my już na tym, co widzowie teraz zobaczą, nic nie możemy poprawić. A na żywo zawsze możemy zagrać gorzej, ale też możemy lepiej. A propos poprawiania, to Olek jest dzisiaj w takiej roli. Tak nas ustawia trochę. Tak, no bo ustawia. No, ktoś musi pilnować tutaj porządku. Polecamy Brzydala, bo to jest opowieść bardzo współczesna, opowieść o naszych czasach. Zresztą autor chyba za chwilę dobije 50, więc to tak mniej więcej to pokolenie właśnie, które się mierzy z tymi różnymi wyzwaniami współczesnego świata i z tymi swoimi pragnieniami, żeby do jakiegoś ideału w tej czy innej sferze życia móc dosięgnąć. Zostawiamy Państwa ze spektaklem online, bo więcej już chyba nie będziemy zdradzać, bo zepsulibyśmy całą Państwa zabawę, jeżeli ktoś jeszcze tego spektaklu nie widział. A myślę, że dalej będzie w repertuarze, więc na żywo w wersji innej, w wersji jeszcze lepszej też będą Państwo mogli zobaczyć. Ja chciałam zapytać jeszcze, Tomasz, u Ciebie, bo Olka już miałam okazję przepytać na tę okoliczność. Jak ty się czujesz jako aktor, który funkcjonuje teraz w czasach pandemii? Ta pandemiczna rzeczywistość teatralna trwa trochę, bo najpierw to było zamknięcie, później było ograniczenie, później było kolejne ograniczenie, a teraz znowu mamy całkowity jakby zawieszony kontakt wasz z widzem. Jak ty się w tym odnajdujesz? To jest tak, że ja za bardzo nie mogę narzekać, a to dlatego, że po prostu mieszkam sobie na wsi i w tych najtrudniejszych czasach, kiedy wszystko było pozamykane, to jednak ja mam niedaleko, żeby być na łonie przyrody, żeby spacerować, korzystać z roweru. Teraz mam nadzieję, że jednak uda się na nartach trochę pojeździć, więc pod tym względem nie narzekam. Natomiast nie narzekam też, bo tak jak już pewnie niektórzy wiedzą, że udało nam się w tej przerwie zagrać, jednak zrobić premierę bajki Jasia i Małgosi, czyli tego 1 czerwca. Na chwilę zostaliśmy z tej pandemii wyrwani. To było bardzo takie orzeźwiające. I teraz, wczoraj mieliśmy pierwszą próbę Zbrodni i kary, którą będzie robił Maciej Podstawny i oczywiście online na razie.
Więc to też człowiek już zaczyna myśleć o spektaklu, to jest już łatwiej. To, że mamy tu ograniczenia, że nie gramy, że nie spotykamy się z widzem, ale jednak mamy perspektywę. Coś się dzieje. A jeżeli się nie próbuje, to ta perspektywa się oddala, więc jeżeli się zacznie próby, jeżeli się próbuje, czyli jest szansa, że będzie szczepionka, że widz nie będzie mógł przyjść do teatru i że my będziemy mogli temu widzowi się zaprezentować. Także gdybym narzekał, to bym kłamał. No, jest ciężko, ale nie jest tragicznie. Cieszę się, ale to jest bardzo fantastyczne podejście. Zdaje się, że podobne, nawet z nutą jeszcze większego optymizmu, prezentuje Aleksander Fiałek. Bardzo panom dziękuję. Tomasz Piasecki, Aleksander Fiałek. Dziękuję. Część obsady spektaklu Brzydal, który który bardzo polecamy państwa uwadze, tak jak wszystkie pozostałe, które są prezentowane w ramach trwającego 24 Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.